Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładzin. Dzisiaj pogramy sobie w kapsle. Jest to gra, która tak naprawdę bardziej jest znana przez waszych ojców. Ja w to grałem naprawdę niezbyt długo, jak miałem może lat 7-8, więc to było no parę lat temu. You're old. Druga sprawa. Dziękuję wam, że zostaliście na moim kanale i przepraszam, że przez jakiś czas nie było filmów, ale już wracamy do gry. Dobra, to najpierw co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno kapsle. Mogą być z butelek. Kiedyś używano tylko i wyłącznie takich metalowych. Teraz tak. Takie kapsle możemy wypełnić plasteliną włosem. Ja akurat do tego użyję zwykłej plasteliny. Plasteliny nietoksycznej. Cokolwiek to oznacza. Potem musimy odrysować sobie kapsle, bo będziemy chcieli mieć jakieś pole, na czym będziemy mogli sobie opisać. O, Olbiś. Cześć. No tak, powiedz, ciebie też długo nie było. O, powiedz, kapsle to jest to, co robisz. Prawda? Tak? Super. Mhm. Tak, Olbiś? O co chodzi? O, ojoć. Ojejku. O, ojoć. Głaszcz pańcia, tak? Dobra. To za chwilkę odbyć, dobra? To hopsia. Więc teraz musimy odrysować sobie kapsle. Najlepiej na jakiejś... No to jest akurat kartka z bloku technicznego. Może być zwykła z drukarki. Możecie też wydrukować. Kiedyś nie było możliwości wydrukować na drukarkach. No chyba, że na igłowej drukarce odbić. Super, dobrze. Towarzyszysz. Więc trzeba powycinać kółeczka, w miarę kółeczka, żeby to się zmieściło w środku. Kojarzycie, jak wszyscy, jak robią coś precyzyjnego, znaczy wszyscy. Ja na pewno, jak robię coś precyzyjnego, to wywalam język na zewnątrz. Tak. Ale wielu z was tak robi. Ja to wycinamy. Miało być mniej więcej kółko, to mniej więcej kółeczko będzie. A w ogóle, jeśli znacie zasady gry w kapsle, coś czego na przykład wam nie powiem, bo zaraz przejdziemy do samej gry, rysowania torów, przeszkód, innych elementów, to piszcie w komentarzach. No bo z przyjemnością się dowiem. Teraz też jest taka sytuacja, że wasi ojcowie, bo tam najczęściej jednak mężczyźni grali kapsle, to teraz mogą was wziąć na kolana, jeśli jesteście młodzi, i pokazać. Patrzcie, w co tatuś grał za młodu, a nie siedział na jakimś PlayStation czy innym badziewie. No, oczywiście na innym badziewiu. Ale wiecie, o co mi chodzi. No to wycinamy sobie kółeczka. Nie musi być ich dużo, bo tu chodzi tylko o zarys. Dobra, to bierzemy plastelinę. Niech będzie niebieski. Niebieski to akurat mój ulubiony kolor. I wciskamy do środka, Orbisiu. Fajnie. A właśnie, po co plastelina? Po co obciążać taki kapsel? I tu znowu przychodzi fizyka. Fizyka, którą znacie, lubicie, kochacie może nawet. Chodzi o to, żeby jeśli pstrykamy kapslem, bo tak naprawdę w grze w kapsle chodzi o to, żeby nimi tak pstrykać. Niektórzy pstrykali tak. Niektórzy ogólnie całą ręką popychali. W ogóle zauważcie też, że jak pstrykamy, to ten kapsel wykonuje ruch do przodu i ruch obrotowy. To jest też interesujące, ale o tym kiedyś indziej. Kiedy indziej będziemy mówić, jeśli chodzi o sprawy fizyczne. Ale dlaczego on ma być cięższy? Ponieważ jeśli będzie jakaś przeszkoda, natrafimy na coś, to lekki kapsel podskoczy i wypadnie poza tor. Ciężki kapsel prześliźnie się jakby po tym małym, drobnym kamyczku. Więc ułatwia nam to sprawę. Dobra, drugi niech będzie zielony. Technika jest dowolna wykonania tego. Można też to zalać woskiem.
Tylko pamiętajcie, że jak wosk roztopicie, to jest bezbarwny, ale potem podobnie jak zastygnie, to już nabiera jakiś kolorów. O, troszkę za duże. O, to jest w sam raz. I wpycham. Kiedyś, dlaczego to w ogóle nazywało się wyścig pokoju? Bo często na tych kapslach były pisane imiona, nazwiska kolarzy, którzy brali udział w wyścigu. Potem też pisało się piłkarzy, potem jeszcze inne rzeczy. Możecie sobie tutaj swoich ulubionych youtuberów wypisać, albo postacie komiksowe i rywalizować z kolegami. Bo w ogóle w tych czasach mówi się, że młodzież jest nieaktywna fizycznie, nie jest kreatywna, siedzą w tych tabletach, cały czas grają na tych telefonach, świata poza nimi nie widzą, a ja się z tym nie zgodzę. Zresztą następne filmy, które będą pokazywać, to znaczy, które będę pokazywać, będą obrazować to, że jednak młodzież jest twórcza. Tak naprawdę, jak się nudzi, to nawet z kostki brukowej są w stanie coś wykombinować. Naprawdę, jak to zobaczyłem, to mnie to rozbawiło. Dobra, i teraz duży kapselek. No ja mówię, kiedyś, ja nie pamiętam, żeby były plastikowe korki w butelkach po mleku. Zresztą, a propos mleka, które bardzo lubię swoją drogą, to zabawne jest to, że kiedyś była taka sytuacja, ja miałem chyba 4-3 lata i ktoś zapytał mnie, skąd się bierze mleko? No to ja odpowiedziałem, spod drzwi. Bo ja pamiętam jeszcze te czasy, wy pewnie nie, bo wielu z was jest, wielu widzów, których mam, są osoby jednak młodsze ode mnie. Ale osoby starsze mogą pamiętać, że jednak mleko brało się spod drzwi. O, tu jeszcze muszę delikatnie przyciąć. I do środeczka. Ja tutaj akurat nie będę kombinować, tylko opiszę łatwo. 1, 2 i 3. To mamy zrobione kapsle. To teraz idziemy pograć. Potrzebujemy kredę, żeby narysować jakiś tor, no i jakiś plac. Oczywiście bezpieczny, żeby nie jeździło zbyt dużo samochodów. To chodźcie. Dziwię się, skąd się wziął słowiański przykuc. Skoro tak właśnie grało się w kapsle. Dobra, to przechodzimy do rysowania toru. Najlepiej dwa kolory kredy są potrzebne nam, dlatego że będziemy mieli coś takiego jak reset startowy, czyli jeśli wypadniemy za tor, to wracamy nie na początek, tylko na konkretne miejsce. Więc rysujemy sobie. Była moja ulubiona przeszkoda, w sumie najtrudniejsza, nazywała się beczką. Ponieważ na beczce można było się zatrzymać tylko i wyłącznie na tych polach lub trzeba było przelecieć przez całą, więc w tym momencie pojawiał się problem. Więc tu mamy beczkę, rysujemy sobie dalej. Tu mamy wyspę, czyli możemy się przemieszczać tylko z tej wyspy na tą wyspę. O,
I jedziemy na. Tu zakończamy metod. Tu mamy metod. Czyli tu mamy te etapy, na które wracamy w momencie, kiedy... Kiedy jak wypadniemy za linię, to wtedy wracamy. No i mamy zawodników. Jedynkę, dwójkę i trójkę. I tak... Zabawa będzie? Film nagrywam, więc za to czekam, aż ludzie przejdą. Bo włączone są kamery, no i to ciężko. No to zaczynamy rozgrywkę. Wiadomo, pstrykamy sobie dowolnie. Niektórzy tak popychają, niektórzy tak pstrykają. O i widać, w tym momencie jak wypadł kapsel, to grało się czasem na dłoń, na palce, lub na ząbki, czyli jeśli było blisko linii, no to odwracało się kapsel, jeśli dotykał ząbkami, no to było wszystko ok. Więc zaczynamy. I na zmianę był. Pierwszy zawodnik, na przykład mogła być taka sytuacja, że ktoś kogoś wypchnął poza tor. O, w ten sposób. Więc wtedy ten zawodnik numer 1 wracał na start lub chyba, że przekroczył fioletową linię, tak jak w tym wypadku, to wtedy mógł przejść dalej. No. I teraz jeśli gramy na palce, no to przechodzimy w to miejsce i możemy grać sobie dalej. Za mocno wracamy na start. Czyli lepiej jest lekko strykać, a precyzyjniej. I znowu. Jedynka w tym momencie już nie wraca na start. Czy wraca? Strykaliśmy z tego położenia. Czyli niestety wracamy na start. I gramy dalej. Gdzie był wcześniej kapsel? Wracamy na start. Jak widzicie, gra nie jest wcale taka łatwa, więc pozwala na zabawę naprawdę przez wiele, wiele godzin. Więc ja zostawiam ten tor. Może ktoś się przyłączy do gry, a Was zachęcam do takiej właśnie zabawy. Być może z rodzicami nawet namalujecie wspólnie swoje tory, wykonacie wspólnie swoje kapsle, można nawet wydrukować swoją podobiznę, taką miniaturkę, jak macie na Face albo na Gmailu, albo w innych portalach. Jest totalna dowolność. Więc naprawdę, polecam, zachęcam. Niektórzy przypomną sobie dzieciństwo, a niektórzy zobaczą, jak grali wasi rodzice w gry. Dzięki za uwagę.